Więc tak, witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Dziś przyjrzymy się temu, co będzie działo się w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek, a po ostatnim dniu, czyli po poniedziałku, w którym było takie okienko pogodowe, we wtorek sytuacja trochę się zmieni, będzie zdecydowanie więcej opadów deszczu, a do tego jeszcze pojawią się silne wiatry. Silny wiatr się pojawi, szczególnie w Polsce zachodniej. W Polsce południowej nie będą to na pewno wichury, bo trzeba pamiętać, że w Polsce słowo wichura oznacza przede wszystkim wiatr wiejący powyżej 80 bądź 90 km na godzinę i tam jest też prędkość ciągła, więc nasze słowo wichura jest odpowiednikiem niemieckiego słowa orkan. I stosujemy to zamiennie. Orkan, wichura, wichura, orkan. Więc jeżeli porywy wiatru będą o prędkości 50, 60 bądź 70 km na godzinę, to mimo wszystko nie będzie to wichura. Będzie to silny wiatr, ale nie będzie to wichura. To słowo wichura jest dosyć mocno wykorzystywane, więc no ja tak szybko na początku wyjaśniam, jak to wygląda. Tu mamy w tym momencie sytuację z dziś, z godzin wieczornych, popołudniowych, wieczornych. Widzimy nad Polską, szczególnie centralną Polską wschodnią, Polską północną wschodnią, mniejsze zachmurzenie. Tamtych opadów dzisiaj praktycznie nie występowało. Pojawiało się słońce i wyglądało to całkiem przyjemnie, chociaż chłodno. Natomiast od zachodu widzimy wchodzącą strefę zachmurzenia związaną z frontem atmosferycznym. Po części frontem atmosferycznym okluzji, a po części frontem atmosferycznym ciepłym i frontem atmosferycznym chłodnym. Jak to będzie wyglądało, zaraz Wam wszystko opowiem. Zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. I w tym momencie w godzinach wieczornych opady deszczu już powinny zacząć pojawiać się przede wszystkim w Polsce południowo-zachodniej. Natomiast te opady będą bardzo słabe. Z każdą jednak godziną tych chmur i opadów zacznie przybywać w Polsce zachodniej. Związane jest to właśnie z tym frontem atmosferycznym, który lokalnie będzie przynosił bardzo silne opady deszczu. Zanim tutaj omówimy sobie dokładnie tą sytuację związaną z opadami deszczu, przyjrzyjmy się przede wszystkim temu samemu niżowi. Ja wybiorę sobie satelitę. Czy będzie mi łatwiej? Trudno mi to powiedzieć, czy będzie łatwiej, ale może trochę tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy przede wszystkim, sobie strzałki zmienię na białe, żeby było lepiej widać, niż Jasper. Ten niż Jasper dosyć szybko będzie przemieszczał się nad Danię, następnie w kierunku Morza Bałtyckiego i prawdopodobnie przez Polskę północno-wschodnią. Dzięki temu na północnym wschodzie nie będzie wiało, bo zawsze specyfika jest taka, że tam, gdzie przemieszcza się samo ośrodek niskiego ciśnienia bądź centrum tego niżu, tam wiatr nie występuje, więc jest bardzo słaby z kierunków różnych. Natomiast wokół tego obszaru, szczególnie w tym południowym sektorze i południowo-zachodnim, te porywy wiatru będą silniejsze, zdecydowanie silniejsze, ale nie o znamionach wichury. Wraz z tym frontem atmosferycznym przemieszczają się fronty atmosferyczne. Front atmosferyczny okluzji, front atmosferyczny ciepły oraz front atmosferyczny chłodny. Tu możemy sobie jasno zaznaczyć od razu te fronty atmosferyczne. Wydaje mi się, że taka forma będzie lepsza. Ten front atmosferyczny, on wygląda inaczej. On się tu okręca wokół tego niżu i tu się przemieszcza. Natomiast moje narzędzie malarskie na przeglądarce niestety nie pozwala mi zrobić takich wygibasów, więc robię coś takiego. Następnie mamy niżej front ciepły oraz front chłodny. Front ciepły przemieszcza się gdzieś tu. Front chłodny przemieszcza się zaraz za nim i ten front chłodny dosyć szybko dogania ten front ciepły. To jest standardowa sytuacja. Natomiast tutaj pomiędzy tym frontem chłodnym a frontem ciepłym mamy sektor cieplejszego powietrza. Z racji tego, że te fronty atmosferyczne, ten front chłodny cały czas dogania front ciepły, więc ten front okluzji się nam wydłuża i ciepłe powietrze, które będzie napływało w tym cieplejszym sektorze powietrza w tym momencie, muśnie przede wszystkim
wszystkim Polskę południowo-zachodnią i południową. Na północy nie będzie wielkich różnic, będzie trochę cieplej, natomiast zdecydowanie cieplej powinno być w Polsce południowo-zachodniej, następnie południowej. Druga ważna rzecz, która tutaj nam się wiąże z tym niżem, to ten front okluzji po północnej stronie będzie przemieszczał się dosyć wolno względem tej części południowej, która będzie po prostu zasuwać szybko. I to będzie miało wpływ na pogodę w Polsce, szczególnie w Polsce północnej, Polsce wschodniej, gdzie przez cały dzień będzie pełne zachmurzenie, będą występowały opady deszczu. Tam niestety te opady będą właśnie przez cały dzień i akumulacja opadów może być dosyć duża, na pozostałym obszarze będzie mniejsza. W tym momencie, jeżeli zerkniemy sobie jeszcze na radar pogodowy, to widzimy tą strefę frontu okluzji, która jest dosyć szeroka, tamte opady deszczu są dosyć intensywne. Widzimy również front ciepły powoli docierający do Polski i tutaj również będą te opady. Natomiast widzimy, że na froncie chłodnym tworzą się struktury liniowe. Te struktury liniowe nie dają, z tego co widziałem, wyładowań, ale one na pewno przynoszą silniejsze porywy wiatru. Tak to wygląda w tym momencie. Zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych godzinach. Już przechodzimy sobie na sytuację baryczną na dzień jutrzejszy. No i tutaj jest to, o czym mówię. Południowa część, południowy wycinek tego frontu w tej Europie Środkowej dosyć szybko przewędruje przez Polskę w kierunku Ukrainy i w kierunku pogranicza ukraińsko-rosyjskiego. Natomiast północna część będzie tutaj bardziej, ten sektor będzie tutaj bardziej zalegał nad Polską północno-wschodnią. No i tak to wygląda. Przechodzimy w tym momencie już bezpośrednio do opadów deszczu. W tym momencie opady deszczu powoli zbliżają się do Polski południowo-zachodniej. W kolejnych godzinach strefa opadów deszczu osiągnie linię Chojnice, Toruń, Łódź, Radom około północy. Lokalnie opady będą dosyć intensywne i na to warto zwrócić uwagę. Tu widzimy również w tych opadach bardzo mocno zaznaczony front okluzji, front chłodny i front ciepły, więc tutaj w tym obszarze będą przede wszystkim wyższe temperatury, na pozostałym obszarze te temperatury będą trochę niższe. Do rana ta strefa opadów deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, możliwa przede wszystkim tutaj w województwie pomorskim i w górach, raczej w województwie pomorskim przede wszystkim, ale szansa na to nie jest duża. Około godziny 6 rano będzie padać przede wszystkim w województwach północnych, północno-wschodnich oraz wschodnich. Na południowym zachodzie, tam gdzie bardzo szybko przewędrowała ta strefa opadów, zrobi się zdecydowanie bardziej słonecznie, pojawią się przejaśnienia bądź nawet i czyste niebo na południu województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego oraz małopolskiego w późniejszym momencie dnia. Do południa nadal będzie padało przede wszystkim w Polsce północnej i północno-wschodniej. Lokalnie te opady będą dosyć intensywne. Sprawdzimy sobie zaraz, jak będzie wyglądała akumulacja tych opadów. W Polsce południowej już powinno być bez opadów i więcej przyjaźni. Do wieczora sytuacja niewiele się zmieni w Polsce północnej, szczególnie zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Opady deszczu lokalnie o natężeniu dużym. Te opady powinny być wieloskalowe w Polsce południowej bez opadów i z przejaśnieniami. Zerkniemy sobie jeszcze w międzyczasie na akumulację opadów dla Polski północnej i widzimy, że najwięcej opadów będzie występowało w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim, tam od 20 do 30 mm. Na pozostałym obszarze od 5 do 10 mm, ale w Polsce północnej po prostu będzie to opad ciągły albo prawie ciągły, więc tam ta pogoda będzie najmniej przyjemna. Temperatury. Sprawdźmy sobie, jak wyglądają temperatury. W nocy dosyć mocne spadki w Polsce południowej, południowo-wschodniej i wschodniej. Tam od 2 do 4 stopni Celsjusza. Przy gruncie możliwe przymrozki od minus 2 do 0 stopni Celsjusza. Od zachodu zdecydowanie cieplej od 6 do 7 stopni Celsjusza. No i w nocy ta strefa, ta cieplejsza strefa, szczególnie w Polsce południowej, tam temperatury od 10 do 12 stopni Celsjusza. Ta strefa będzie dosyć wąska, ona szybko przemknie sobie przez południowe województwa. No i nad ranem się utrzyma jeszcze w Krakowie, tam 10, znaczy w Krakowie, w województwie małopolskim, od 10 do 12 stopni Celsjusza. Nad ranem Polska będzie podzielona na północnym wschodzie, czyli przed frontem okluzji oraz w miejscu, gdzie ten front już będzie się zbliżał, od 2 do 4 stopni Celsjusza, za frontem okluzji od 6 do 8 stopni Celsjusza. Po południu
Ten chłód zostanie już ograniczony tylko do Polski północno-wschodniej. Tam od 2 do 4 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 8 do 10 stopni Celsjusza w województwie lubuskim. No i wiatr, no i ten wiatr, jeśli chodzi o wiatr, dosyć silnie zacznie wiać już w nocy. Na początku w Sudetach, tam powieje fen z południa od 40 do 50 km na godzinę, już w godzinach wieczornych. Na wybrzeżu w województwie zachodniopomorskim od 50 do 60 km na godzinę. Do północy silne porywy wiatru również w Tatrach, tam zacznie wiać halny od 40 do 60 km na godzinę. Na pozostałym obszarze od 20 do 40 km na godzinę. Nad ranem znów zacznie się wzmagać wiatr. Nadal na wybrzeżu, przede wszystkim wybrzeżu w województwie zachodniopomorskim od 50 do 60 km na godzinę. W górach, w Tatrach do 100 km na godzinę halny. Fen do 50 bądź 60 km na godzinę. W Sudetach na pozostałym obszarze od 40 do 50 km na godzinę. Na północnym wschodzie najsłabsze porywy wiatru od 10 do 20 km na godzinę. No i sprawdźmy, przepraszam, jak tam wygląda nam wtorek. No i we wtorek najsilniejsze porywy wiatru możliwe w województwach zachodnich, w zachodniopomorskim od 50 do 60 km na godzinę, na wybrzeżu podobnie, w górach również od 50 do 60 km na godzinę, w Polsce zachodniej od 40 do 50 km na godzinę, lokalnie poryw do 60 km na godzinę, w Polsce centralnej od 40 do 50 km na godzinę i w Polsce północno-wschodniej, tam gdzie będzie wędrował niż od 10 do 20 km na godzinę, więc jakiejś wielkiej wichury nie widać. Natomiast widać w kolejnych dniach delikatne ochłodzenie od 15 do 18. Już modele nam się zaczynają klarować i widzimy spadki temperatur. Dla Polski centralnej w dzień 4 do 5 stopni Celsjusza. W nocy możliwe delikatne przymrozki bądź temperatury do minus 1 stopnia Celsjusza. Od 19 znów wzrost temperatury. No i potem mamy dosyć rozstrzelone wyniki wyliczeń, więc tego, ojej, długopis mi wypadł, nie będziemy sprawdzać. Więc tak to wygląda w tym momencie. Nie boimy się żadnej wichury. Silniejsze porywy wiatru w Polsce zachodniej mogą występować, natomiast nie są to wichury. Tak to wygląda i mam nadzieję, że uspokoiłem i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.